Za nami kolejne piłkarskie emocje. W niedzielę na Orle Płomień Przeprostynia zagrał z Rakietą Głuponie. Natomiast w czwartek Obraz Bąszyń zmierzyła się z Błękitnymi Wronki. Zanim kibice mieli możliwość emocjonowania się wydarzeniami na boisku, nastąpiło nagrodzenie Szymona Szulca, napastnika Płomienia Przeprostynia, który w 109 meczach zdobył 100 bramek. Z tego co wiem, zobaczyłem statystykę, jest to najwięcej bramek. Tak. Udało się strzelić, cieszę się. Mam nadzieję, że będą kolejne. Sam mecz był festiwalem nieskuteczności gospodarzy, którzy po pierwszej połowie prowadzili tylko jedną bramką zdobytą przez Tomasza Śliwę. 5 minut po wznowieniu gry po raz drugi bramkę zdobył Tomasz Śliwa. Wynik meczu ustanowił Szymon Szulc w 70 minucie, kiedy to chwilę po wejściu na boisko strzelił bramkę na 3-0. Obiecałem na ławce, że będzie pierwszy, a nie udało się. Są takie mecze, gdzie czasami coś nie wychodzi, są też takie mecze, gdzie coś się kopnie, to wpadnie i do tego do nikogo nie można mieć pretensji. Ważne, że są stworzone sytuacje i to najważniejsze.